Tym pierwszym live'ie ever. Jesteś poważnie zdecydowana tym faktem? Bardzo. I że jeszcze z WeNidia, jeszcze z tobą. Cieszę się. To jest pierwszy live Magdy, słuchajcie. I mamy nadzieję, że tych live'ów będzie więcej niż po tym naszym dzisiejszym. Zaraz zobaczymy, czy wszystko działa. Napiszcie nam, czy nas widać, czy nas słychać. Ja bo nie wiemy. Tutaj. Wszystko powinno być. Chyba tak, jesteśmy na kanale. Jej. Dobra, więc poczekamy aż trochę was tutaj się zjawi i będziemy zaczynać. Nice, dobra, pojawiacie się, super. Dajcie znać, czy wszystko ok, ale chyba tak, bo już korzystaliśmy z tego pięknego programu. Hejka, I love Bookie, ktoś pisze, jej, jesteście. To znakomicie. Tak, u mnie też się wszystko wyświetla, więc chyba jest dobrze. Będziemy dzisiaj sobie gadać o książkach, jak to przystało na nowość. Na ludzi, którzy czytają książki. I miejmy nadzieję, że nas wesprzecie w tej naszej małej konwersacji, bo jesteśmy tutaj też dzisiaj dla was. I ja też chciałam oczywiście poznać lepiej Magdę, bo jeszcze nie mieliśmy przyjemności nigdzie rozmawiać, czy live'ować, czy właśnie gadać jakoś bardziej, tylko wiecie, gdzieś na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. A jestem bardzo, bardzo ciekaw. Dzień dobry. Hejka. Hej, dzień Emilia, dobry wszystkim. Cześć Paulina. Cześć Daria. Hello. Witajcie. Napiszcie nam, że jesteście. Fajnie, że się witacie. Ja dzisiaj rano z Oliwią i z Damianem miałem taką małą tradycję, że czytałem wszystkie imiona osób, które się pojawiły, żeby być na tym ze wszystkimi. Hej, czujecie? Tak, to jest pytanie na począteczek. Magda, jak się czujesz dzisiaj? O, dosyć dobrze, troszkę niewyspana, bo montowałam do 1:30 w nocy. No, chyba tak lubię sobie nagrywać późno, co? Wiesz co, może nie lubię, ale bardziej czasu nie mam w ciągu dnia. Więc wykorzystuję te pory wieczorne, chociaż przed studiami nigdy nie potrafiłam tak, wiesz, do wieczora siedzieć, czy się uczyć, czy cokolwiek robić. Zawsze byłam tą, która wolała się położyć wcześniej, może nie zasypiać, ale już nic nie robić. Ale od kiedy tego czasu mam mniej, no to wykorzystuję już te późniejsze pory. Ty jesteś nocnym markiem, czy rannym ptaszkiem bardziej? Ani tym, ani tym, bym powiedziała. Tak po środku. Czasami chodzę spać wcześnie, czasami późno, czasami staję wcześnie, czasami późno. Chociaż jak mam czas, to teraz wolę sobie pospać. Tak z wiekiem chyba, na starość jest. Nie masz takiego swojego systemu w ciągu dnia, takiego, nie zaprogramowałaś się, że tak to ujmę, jakoś konkretnie? Czy wiesz masz co, miałam tak, miałam tak, jak byłam w szkole, w liceum, bo cały czas miałam, wiesz, na 8, 9, a jednak na studiach miałam całkowicie na różne pory zajęcia, treningi też miałam po południu, więc no to zależało od tego, na którą mam zajęcia. No jasne. Teraz to już jest całkowicie też inaczej, chociaż też te zajęcia są o różnych porach, więc to wszystko ustawiam raczej pod te studia i pod zajęcia. A ty jak tam się czujesz, czego szukasz, rozglądasz się? Chciałam ustawić, że jesteśmy live. Gdzieś mi zniknął to ja mogę. Ja też mogę wstawić. Podział mi się. A tam jest, poczekajcie. Okej. Okay. Damy znać, że jesteśmy tutaj. I że sobie będziemy rozmawiać. Dobra. Uśmiech. Masz fajny case. Podoba mi się. Nice. Więc tak, jeszcze raz dzień dobry, chyba wszyscy już jesteście i pewnie jeszcze ktoś dołączy w trakcie. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś godzina, która jest nieprzystosowana do live'u, tak? Ale już jest, powiedzmy, wieczorna, jest sobota. Liczę, że jesteście poczęci i wszyscy będziemy mogli sobie pokonferencować. Dobra. I tu. Ty pytałaś o moje przyzwyczajenie, tak? Tak, i o twoje samopoczucie, bo ty nie powiedziałeś jeszcze, jak się dzisiaj czujesz. Poza tym, że jesteś wyspany. Tak, bo Magda już wie, że spałam dzisiaj do 10:00. Było mi bardzo, bardzo dobrze. Czułem, że mogę sobie pospać i wypocząć dzisiaj. I
czuję się bardzo dobrze. Mam dzisiaj dzień na czytanie i na relaks i na rozmowę z fajnymi ludźmi. Więc to jest przyjemne. Idealnie. Tak, trwają oczywiście cały czas wirtualne targi książki, domowe targi książki i wydaje nam się, aż do jutra jest promocja 50% na wszystkie książki i e-booki, więc o tym pamiętajcie. Pewnie część z Was widziała film Magdy, który nagrywała i też tam polecała kilka książek, które można zdobyć na targach. Trzeba uważać, żeby książki się nie skończyły, bo ich ilość na magazynie jest ograniczona. Zatem warto, kupujcie. Tak, warto się spieszyć, bo ta promka nie będzie trwać wiecznie. Yes. I ktoś pyta tutaj, co teraz czytamy, to było moje w sumie kolejne pytanie. Magda wie, co ja czytam. Tak. Ja po części wiem, co czyta Magda, ale podzielisz się? Podzielę się. Aktualnie czytam coś, o czym będę mówić oczywiście na reading vlogu w przyszłym tygodniu. Cudmiot Malina. Jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie już, że się zakochałam totalnie, więc przedłużam sobie czytanie tej książki, żeby po prostu dłużej się nią cieszyć i delektować. Dużo dobrych opinii o tej książce. Tak, ja same dobro, ja na razie nie spotkałam się z żadną negatywną. To jest zbiór opowiadań, czy ona... Tak, to jest zbiór opowiadań. Ja ogólnie nie jestem fanką zbiorów opowiadań. Czytałam może jeden zbiór opowiadań, czy dwa. I to jeszcze Johna Greena, gdy byłam młodsza. Tak, w Śnieżną noc chyba? Nie, nie wiem. Ale wiem, że pamiętam jedną, tylko Śnieżną jeden zbiór noc. Opowiadań. Tak, dokładnie ty to czytałam. Ale filmu nie polecam. O nie. Nie oglądałam, wiesz, bo ja byłam fanką dużą Johna Greena w gimnazjum, coś takiego. Koniec gimnazjum i wtedy czytałam. Teraz już raczej nie. No i czytam jeszcze listę od Astrofizyka, no ale tutaj nie mam co powiedzieć, bo jestem na 18 stronie. Jest. Ja czytam zbyt dużo książek, żeby powiedzieć o nich wszystkich. Ale czytam, tak, mówiłem już Magdzie, że czułego narratora to Karczuk. Czytam też, pewnie częściej. Wojnę makową zaczęłam. O, ja też zaczęłam już dawno temu i odłożyłam, musiałam odłożyć, ale się fajnie zapowiada. Ja też jestem dopiero na prawie setnej stronie i zapowiada się całkiem okej. Okay. Wolę teraz czytać coś innego, ale na pewno do niej zaraz wrócę, jak tylko skończę to, co pokazywałem wcześniej. I mam jeszcze kilka książek, które czytam do pracy, że tak powiem. Ale może nie będę się tutaj chwalił, bo jeszcze oni materiały będą na kanale i to widzę całkiem sporo pewnie. Tych książek dużo jest teraz. Muszę dokończyć to, co zacząłem, bo moje stosy są ogromne i ten stosik wstydu rośnie i rośnie. A masz tak, że cię stresuje to, jak masz rozpoczętych dużo książek? Wiesz co, kiedyś jak... tak było. No. Teraz chyba już nie. Wiesz, teraz się... Moja... Za dużo się zaczyna, żeby się tak stresować. No. Moja praca jest taka, że cały czas coś czytam, cały czas gdzieś w literaturze, w książkach jestem. I gdybym miał się przejmować każdą taką książką, której nie skończyłem, to byłoby tego za dużo, dlatego staram się tego już nie robić. Czytam na co mam ochotę w danym czasie. Jeżeli tego nie kończę, to kończę i tak później. Nie wiem, to mogą być 2 albo 3 miesiące później. Ale jednak raczej tam w końcu dochodzimy do tego zakończenia. Patrzam na Goodreads. Tak. A jak to jest w twoim przypadku? Wiesz co, ja mam takie momenty, że właśnie tak jak teraz mam, że mam ochotę na strasznie dużo książek. To jest najczęściej wtedy, gdy przychodzi do mnie dużo książek, gdy robię jakieś duże zamówienie albo coś i jak mi przyszło, wydaje nam się te 8 książek, to ja mówię, nie, no którą ja teraz mam zacząć, jeszcze mam pozaczynane inne i tak troszkę odłożyłam coś. Nawet jak coś mnie interesuje, to odkładam na rzecz innej książki, zaczynam tą. Może się tym czasami stresuję, zależy też jaki mam moment w życiu, czy mam inne stresujące rzeczy, jak mi się ten stres nakłada, to później sobie myślę, rany, no nie skończyłam nic, zaczęłam 8, tu nic nie przeczytałam, ale tak to staram się do tego tak na luzie podchodzić. To, no. Słusznie chyba. No ale dokładnie, nie ma czym się stresować. Sobie robisz jakieś wyzwanie czytelnicze, czy nie? Na Goodreads? Wiesz co, mam tam ustawione 100 książek, spełniłam to już, w sensie mam nie wpisaną tam jedną, a teraz mam chyba 99, ale czytałam jedną dla dzieci, której w ogóle nie ma i jeszcze tam chyba inne jakieś, ale czy jakoś tak czytam na ilość? Nie, nigdy jakoś nie przykładałam do tego szczególnej wagi i uważam, że to nie jest ważne. Lepiej czytać dobre książki, a mniej, niż tylko po to, żeby wiesz, przeczytać. Jestem też tego zdania. Ktoś tutaj pisze, że Ewelinka pisze. Jestem mega szczęśliwa, bo przeczytałam książkę Z głową w gwiazdach. Ja nie znam tej książki. Ja też nie znam. Niestety. Ale fajnie, że przeczytałam. Tutaj też pytanie do ciebie. Magda, jaką książkę wydawnictwa Uniwia lubisz najbardziej?
Nie każcie mi wybierać. O rany. Ale dobra, muszę się obrócić. Muszę widzieć. Radosław zapytał w sumie o to samo. Tak. Dobra, to zaraz, ale ty Łukasz też musisz wybrać. No, to jest pytanie, które bardzo często się pojawia i ja rano na Facebooku powiedziałem o pewnej książce, ale najpierw to. Bo wiesz, dla mnie to są wszystko dzieci. To są moje dzieci, ja nie mogę wybierać właśnie mojego ukochanego dziecka. Rozumiem, czekaj, ja się tutaj tak wygnę trochę. Przepraszam bardzo. No bo mam mój patronat. Oczywiście to jest jedna z moich ulubionych przy naszej piosence Klaudii Bianek, ale bardzo jakoś tak dużo emocji, dużo uczuć mam w stosunku do piękna, które pozostanie. O, tak. To jest tak niedoceniona książka, a jest tak piękna, ona wzbudziła we mnie dużo emocji, naprawdę. Mam ją tutaj w stosie, może wyjmę? Pokaż, to jest warta pokazania. To jest ta książka. Leci! Maria Gubiery. A to tego nie czytałam. To jest premiera zeszłoroczna. I faktycznie ona zasługuje na trochę więcej miłości. Porusza bardzo ważny temat, żałoby. Tak, do mnie też. I ja zauważyłam tam. Tak, i ja zauważyłam tam, że ta żałoba jest na pierwszym planie. Ale widziałam, że też ludzie mi pisali, że nie jest. Więc widzę, że są takie podzielone opinie, więc zależy, myślę, w jakim momencie życia się doczyta też. Ale tak jest z każdą książką. Prawda. Myślę, że każdy dostrzeże tam co innego. Ale ja się zgodzę, że to jest główny temat tej książki, bo każda z tych trzech postaci straciła kogoś ważnego. Dokładnie. I wokół tego się wszystko kręci. Tak, ktoś tutaj, bohater, jeden z głównych bohaterów, Logan, stracił chłopaka, jedna bohaterka straciła siostrę, a druga przyjaciółkę. Więc no, to jest opowieść o tym, o śmierci, o żałobie, o stracie. I to jest książka dla młodzieży, jestem ciemny teraz. Nie jest. Dla młodzieży, ale ona właśnie jest, ma taki wątek, taki aspekt edukacyjny trochę i taki. Tak. Ja bym użył angielskiego, bym powiedziała. Tak, ja bym użył angielskiego słowa it's soothing, czyli taka, tak, taka lecznicza, no, taka pozwalająca się pogodzić z czymś. O, tak, dokładnie. Ona tam pokazuje ten proces godzenia się ze stratą i myślę, że ona może pomóc nawet takim osobom. Więc czytajcie pięknie. Tak, dokładnie. Ona jest teraz przeceniona chyba o nawet 80% na naszym sklepie. Więc to bym kupiła jeszcze. Ja sobie może kupię jeszcze drugi egzemplarz. Możecie ją kupić naprawdę bardzo, bardzo tanio. Więc polecam serdecznie. Dokładnie. Tak, pytanie, którą książkę Klaudii Bianek lubi najbardziej? Pozdrawiam dla was. Też pozdrawiamy, Emilia. Ja czytałam, ogólnie nie czytałam wszystkich książek Klaudii Bianek, tu się przyznaję od razu. Myślę, że mam największy sentyment do, oczywiście, pokażę, bo mam ją tutaj. Okej. Przy naszej piosence Klaudii Bianek bardzo urzekła mnie ta historia. I no oczywiście to jest mój patronat, więc dostrzegłam w niej dużo wartości wspaniałych. I naprawdę ta raczej będzie moją ulubioną, chociaż czytałam teraz tą serię świąteczną, którą mam w drugim pokoju, nie przyniosłam, czyli Najcenniejszy podarunek i Gwiazdkę pełną życzeń i ja się tak w to wciągnęłam, że Łukasz tu mnie wyręczył, dokładnie, bardzo się wciągnęłam i bardzo mi się to podobało i fajnie, bo ja czytałam ją jedną za drugą, i mi się to połączyło w taką jedną historię, że ja nie pamiętam dokładnie, na czym się kończyła część, albo pamiętam. Dobra, nie będę ja, tu ja wiem dokładnie, bo mnie to zakończenie tutaj mnie zaskoczyło. Tak, dobra, wiem, na czym się skończyło. Wiem, bo moja mama czytała ostatnio i mówiła, że tak się skończyło. Ja to czytałem jeszcze zanim ta książka była wydrukowana w takiej pierwotnej wersji. Ja piszę do Klaudii po skończeniu tego manuskryptu, który wysłała. Klaudia, ale o co chodzi? Co się stało na końcu, bo ja nie rozumiem. A Klaudia, Łukasz, zobaczysz w drugiej części. No i tak, już wiem, co się stało. Więc to zakończenie jest ciekawe, intrygujące i zaskakujące. Intrygujące, tak, ale zakończenie drugiej części? Nie mówmy o tym. Nie mówmy o tym. Lepiej nie mówmy. Ale
Klaudia jest bardzo wrażliwą osobą i kocha zwierzęta. Tak. Zresztą nie tylko ona, bo ja też. I ja no, też, totalnie. To jest po prostu, i to właśnie jest ten jedna z rzeczy, które wybrzmiewają. Tak, i mnie totalnie urzekła Sara, czyli piesek, który jest jednym z głównych bohaterów w tej książce. I tak, to jest wspaniałe. Dziękowana dla Sary. Sarze. Możecie się domyślać, dlaczego. Wiesz, łzy w oczach. No, to jest właśnie. I powiem też o swojej ulubionej książce Klaudii na ten moment. Jeszcze się nie zmieniło, ale może się zmienić. Ja bardzo lubię Ocalało tylko serce. Czyli mam, drugi tom. Będę czytać. Takiego miejsca, bo ja uwielbiam Aleksandrę. Ten bohater naprawdę mi się spodobał, jakoś tak nie urzekł. Trochę mamy wspólnego, bo mocno nosimy te same ubrania. I tak Aleksander uwielbia czarne golfy. Mogę mu przybić piąteczkę. Ja i czarny golf się nie rozstajemy. Niedawno zaczęłam serię Zapomniana księga, prawie skończyłam Żniwiarza. Super. Tak, o, Żniwiarz... ja muszę Żniwiarza przeczytać, bo nie czytałam. Żniwiarz i Zapomniana księga się trochę łączą ze sobą, ale nie zdradzę nic więcej. To inne serie, ale też no, o demonach słowiańskich. Dlatego ci, którzy czytali, wiedzą, o co chodzi tam. Fajne takie, no, oczywiście dla rozrywki można czytać. Ja wolę Żniwiarza bardziej, chociaż czekam na zakończenie serii Zapomniana księga. Bardzo. Pewnie wy też. Ja też pewnie sięgnę po Żniwiarza najpierw. Zobaczymy kiedy. Jaka książka was tak wzruszyła, że nie mogliście dojść do następnej strony, czyli przygnąć, przesunąć, nie przesunąć, przygnąć, przekazać. Włożyć stronę, tak. Tak. Ja miałam taką. A ty? Jaka? To powiedz pierwszy, bo ja muszę pomyśleć. Bo ja ryczę na wielu książkach, więc dla mnie to jest taki... O Jezu, tak, Małe życie czytałam na początku tego roku. Ale wiesz, co ci powiem, że ja miałam przy tej książce tak, że ona mi cały czas przy jej czytaniu towarzyszył ból i smutek. To było takie jednostajne uczucie i w pewnych momentach po prostu to szło wyżej, ale pamiętam, jak jechałam autobusem i czytałam i zaczęłam tak płakać. Normalnie siedziałam nad tą książką w tramwaju i normalnie tak płakałam. Ludzie się na mnie patrzyli, ja tam tak ryczałam, więc wiem, a ja wiem, że ty ją przeżyłeś bardzo, tę książkę, pamiętam, tak, jak mówiłeś. Lata temu też było, ale faktycznie ja przeczytawszy jedną stronę, to było zakończenie którejś z części i chodzi tutaj, powiem, że o Willema, pewnie się domyślisz, o co chodzi. Tak. Ja po prostu nie mogłem. To było zbyt wiele już dla mnie i dla mnie ta książka się skończyła właśnie w tym momencie. No, to było. I to był ten moment, gdzie już nie mogłem czytać dalej bez wcześniejszego przeżycia tych wszystkich emocji. Poukładania sobie w głowie, tak. Tak, bo ta książka jest, ja przy niej przeżywałem faktyczną taką stratę, taką emocjonalną burzę w sobie i dużo przy niej płakałem. I cały czas no, ona jest tam gdzieś głęboko we mnie, bo ona jest taką trochę eskalacją emocjonalną, tak to chyba mogę powiedzieć. I dla niektórych to jest zbyt wiele i nie podoba się to ludziom. Uważają, że wiem, bo ona ma naprawdę mieszane opinie. Tak, bardzo. Niektórzy uważają ją za no, nierealną, tak? Ale to jest fikcja. Tam naprawdę jest dużo upchane tych emocji. Ja lubię tak. Ja też lubię. Ja lubię, jak książka jest mocna i skłania do refleksji, bo są takie książki, ona właśnie nie daje wszystkiego na tacy i może człowiek sobie, wiesz, różne rzeczy po swojemu odebrać. Ja na przykład czytałam Falę, ale Falę, powieść graficzną, tą. I pamiętam, że ja na niej płakałam jak bóbr. Ja się bardzo bałam do niej w ogóle podejść, bo tutaj mamy chorobę jako główny wątek. Autor i ilustrator opowiada historię swojego związku ze swoją dziewczyną, gdy ona miała moment w życiu, gdzie była ciężko chora. I ja bardzo się bałam, że tu jest nowotwór. I ja bardzo nie lubię czytać książek właśnie z tą chorobą, ale w końcu się odważyłam i pamiętam, że tak na niej płakałam. I ja. Tego nie znam jeszcze. Czytaj to! Natychmiast wychodź stąd teraz i idź czytać, bo ta książka, kup naprawdę, bo ja ostatnio to przeczytałam
i się zakochałam totalnie, ale tak płakałam. No ja na wielu książkach płakałam, więc to tutaj mogłabym wymieniać. Ja też się lubię wzruszać na książkach, ale no. powiem wam tobie i wam powiem, że dawno nie płakałam na książce. A to nie, to ja na TP ja płakałam. Moment. Ja nie płakałam na książce dawno, chyba się zmieniam, chyba dojrzewam. Już nie te same emocje. Jestem skałą. Tak, naprawdę nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatnio płakałam. A nie, przepraszam, płakałam w lutym na Niewidzialnym życiu Adlera. O. No tak. I właśnie, bo nie odpowiedziałem na pytanie, która książka jest moją ulubioną w Bunidia. To jej jeszcze nie ma, bo to Niewidzialne życie Adlera. O. I ona będzie. Muszę przeczytać. Koniecznie. No, będziesz miała okazję niedługo, bo to wychodzi na początku przyszłego roku. Więc to będę koniecznie, czytać. Koniecznie, tak. Ja ci wyślę. Dobrze. To czekam. Będziemy rozmawiać o tym, o twojej opinii po prostu, tak, o twoich myślach w związku z tą książką na pewno. Będzie szansa, żebyś powiedziała o niej, tak myślę. I coś chcę powiedzieć. Już się nie mogę doczekać. Niewidzialne życie Adleru jest jedną z, no, z najlepszych książek, jakie czytałem w tym roku i będzie w mojej topce. O rany, no to mocno. Tak. Jak w topce. Takie moje dzieciątko, które wypuścimy na świat, na polski rynek w przyszłym roku i czekam bardzo na to. A z innych książek, które bardzo lubię, to Nasz ostatni dzień, oczywiście. O rany, ja też czytałam Nasz ostatni dzień. I fajne było, naprawdę. Sejbi uwielbiam. Gulliverze też bardzo lubię. O, ja też lubię. Vengeful uwielbiam. Dobra, ja tego jeszcze nie przeczytałam, ale to mam na półce tyle już. Spokojnie, masz czas. Jeszcze kilka by się znalazło. No, a ty lubisz, a jeśli to my, tak? A jeśli to my, tak, a jeśli to... Tak, to też. Komedia romantyczna, do tego tak. Trzeba być nastrojonym. Taka letnia to jest książka, wakacyjna. Ale tak. I okazało się, że będzie druga część. O! Może przeczytam kiedyś. I pierwsza część po angielsku to jest What if it's us, a druga będzie tak. Here is to us. Więc jestem ciekawy, jak to przetłumaczymy, ale tak, jakoś to będzie. Nie z takimi rzeczami sobie radziliście. O, Wiktoria! W końcu piękno, które pozostanie do koszyka. Znakomicie. Tak, życia. Dobrze, wspaniale. Czyjaś mama tutaj czyta Gwiazdkę pełną życzeń. Pozdrawiamy mamę. Moja mama też czyta Gwiazdkę pełną życzeń. O. Ja wam polecam Wyspę na końcu świata. Polecam młodszej młodzieży, ale przesłanie, które z niej płynie, mega ważne. Nie znam, ale okej. Okay. Też nie znam, może się zainteresuję. Jaka książka, którą ostatnio przeczytaliście, zrobiła na was dobre wrażenie? TPIA. Cudmiot Malina też, tylko to jest co innego, bo Cudmiot Malina to jest typowo taka rozrywka, idealna na jesień, zimę. Ten klimat tam naprawdę świetny, bo ja nie powiedziałam, o czym to jest o rodzinie koźlaczków, gdzie są same kobiety praktycznie i to są czarownice. Więc jak ktoś lubi magię, czarownice, to będzie idealne, ale nie, tak z takim bagażem emocjonalnym to TPIA. Ja właśnie sprawdzam swoje Goodreads, słuchajcie. O, ja też mogę wejść, bo może o czym zapomniałam, a coś jest warte uwagi. Nie pamiętam, ja też, o może zdradzę, że czytałam już najnowszą książkę Tahereh Mafi. O. Emotion. Słyszałam. Tak. Emotion. Widziałam na live'ie u Nikoli. Tak, właśnie. Z Nikolą. Z Nikolą wczoraj, tak. Czytałam i to zrobiło na mnie duże wrażenie. Bardzo, bardzo. Ale bardziej było. Niż gdyby Ocean nosił twoje. Ja stawiam raczej tak na równi. Tak? Tak. Bo mówiłeś, że one są troszkę podobne w sensie. Tak. Są. Tak? Tak, tematycznie po prostu, bo to jest, są podobne, mimo że są o innych bohaterkach. One przeżyły inne rzeczy, ale tematycznie się ze sobą wiążą. To jest powieść o smutku, o zmaganiu się też z chorobą, ale nie sama bohaterka się zmaga, to jest coś innego. Więc trochę inne. Ciekawie inne, brzmi. Inna historia niż Gdyby Ocean, ale poziom emocjonalności jest taki sam jak w właśnie Gdyby Ocean. Tak bym to określił. No. Jakie książki polecacie świąteczne oprócz Kaliwianek? Dostaję takie pytania, ale ja nie mam. W sensie ja nie czytam dużo świątecznych książek. Tak, ja też rzadko czytałem kiedyś taki zbiór opowiadań.
Podaruj mi miłość. O, 12 świątecznych opowiadań. O, to mam gdzieś w stosie. To już chyba nie jest nawet dostępne niestety, bo to wydawał Moon Drive, który już nie istnieje. Czytałem też jakąś świąteczną opowieść, nie pamiętam. Wiem, że czwarta strona ma bardzo duży asortyment świątecznych opowieści. Tak, widziałam. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to tam każdego roku się pojawiają nowe. Jest ich mnóstwo, więc koniecznie sprawdźcie. No, wydaje nam się, są dostępne. Nawet taki z autografem autorek. Zatem rekomenduję zobaczyć. Czytaliście pod taflą? Tak. Tak, czytaliśmy. I tajemniczo. Tak, mi też bardzo mi się podobało. Jest to książka, która porusza ważny temat. Bo i tak. Zmusza do dyskusji, do rozmyślań nad nim. Ktoś tutaj zauważył, że serie się łączą. To jest seria Pauliny Händel. Tak, jak skończysz ostatni tom Żniwiarza, to a nie powiem nic więcej, po prostu czytajmy. Ja się nie wypowiem, bo nie czytałam, więc... Ola tutaj czytała ostatnio, jeśli to my. I tak płakałam na końcu, bo nie chciałam się rozstawać z tą historią. O, rozumiem. Zakończenie chyba troszeczkę zmusza do tego właśnie. Bo wiadomo, że Silvera to trochę tak słodko-gorzko będzie, nie? Więc to jest właśnie to. Ja czytałam jedynie od Silvery właśnie nasz ostatni dzień. I ja zastanawiałam się, jak to się skończy. Czy pójdzie w to słodko, czy gorzko. Ale nie powiem jak, bo mogłam się tego domyślać, a mogłam się nie domyślać, więc no nie będę tu nic zdradzać, ale pozytywnie odebrałam to, w którą stronę to poszło. O, Magda, oglądam cię. O, ale fajnie, dziękuję. O, dziękuję. Zasubskrybowałem zaraz po pierwszym filmiku. Właśnie, jak to się zaczęło u ciebie z kanałem? Skąd ten pomysł? Wiesz co, to było takie dość taka nagła decyzja, w takim sensie, że ja założyłam Instagrama w maju 2019. Maj-czerwiec 2019 i wtedy nikomu o tym nie powiedziałam. Kompletnie nikt nie wiedział. I u mnie się to zaczęło od Karoliny, bo znalazłam Karolinę na YouTubie i na Instagramie, Kombuk. I strasznie mi się spodobało to, co ona robi. I sobie myślałam, kurczę, ja też czytam trochę tych książek. Jakbym zaczęła więcej czytać, to mogłabym o nich opowiadać, bo też nie miałam w swoim otoczeniu osób, które by też jakoś interesowały się literaturą. I założyłam ten kanał. Nie kanał, tylko Instagrama i nikomu o tym nie powiedziałam i tak mówiłam, nie, ja nigdy nie zacznę nagrywać, nie, to nie jest dla mnie i tak dalej. I przyszły krakowskie targi książki w październiku i tam się spotkałam między innymi z Karoliną, z Olą, książkowym frikiem, z Krzyśkiem, z mężem Oli i wtedy mi Karolina powiedziała też, że mogłabym zacząć nagrywać na YouTubie, bo fajnie się mnie słucha i w ogóle i tak mówię, no dobra, może zacznę, to było takie, może zacznę i zaczęłam. To była dobra decyzja. Więc to była taka szybka, spontaniczna dość decyzja. Może troszkę nad nią myślałam, ale z drugiej strony pomyślałam, no co mi szkodzi. Właśnie, co masz do stracenia. No dokładnie, więc zaczęłam i nie żałuję, bo to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Cieszę się, że jesteś tutaj. Dziękuję. Co Magdy zdaniem powinien przeczytać Łukasz, a Łukasza Magda? No, tak. Czy ty czytałeś Nieznośną lekkość bytu? Tak. No dobra. Czytałem i bardzo mi się podobała. Jest tam taki jeden fragment, który pamiętam do dziś, odnoszący się do zwierząt. To jest gdzieś na końcu książki. Bardzo mi zapadł w pamięć i był dla mnie... Zgadzałem się z nim tak w 100%. Ciekawe miał podejście Kundera. Mimo, że to było opisane chyba tylko we fragmencie, ale książka jest ciekawa, intrygująca na pewno. Dające tak. Też do myślenia pod wieloma względami. Bardzo. Bardzo. To jest jedna z moich ulubionych książek. Bardzo ciekawy styl. Tak. To jest. Nie, ja bardzo przeżyłam tę książkę. TTIP i ja. To już się umówiliśmy, tak. Może zamówić. A na pewno. Tak. Myślę o tym, co mogłabyś przeczytać. Czekaj. Myśląc o twoim guście czytelniczym, bo tam trochę wiem o tobie. Ale mój gust się ostatnio trochę zmienił, więc tu się zastanów. W sensie tak to idzie w innym kierunku niż... Zbieranie kości. Jasmine Ward.
Okej. Okay. Zapiszę sobie. Dobra. A ja zapisuję. Oprócz ciebie i ja? Tak, zapiszę sobie. Zbieranie kości. Myślę, że to ci się podoba. Też nie wiem, to jest trudna lektura, ale jest bardzo, bardzo wartościowa. Jeżeli lubisz Kunderę, to może nie jest to, ale Jasmine Ward, no to jest trochę wyższa półka i powiedziałbym, że to jest książka, której na pewno nie zapomnisz. O. Dobra. Przeczytam. Obiecuję tutaj przy wszystkich. No i niewidzialne życie Adilu, ale to w przyszłym roku. To przeczytam, na pewno. A ty... Też się tak powyginam. Czy ty czytałeś Wielką Samotność? Czytałeś, na pewno. Tak. Miedziaków. Miedziaków nie. No. To miedziaki. Myślę, że miedziaki ci się spodobają, na pewno. W sensie spodobają. Uderzą cię. Bo spodobać tu się nie ma co raczej, ale uderzą cię na pewno. Więc to. Mogą być miedziaki. I tak chciałam. Miedziaki, spoko. Tutaj, koniecznie. Jestem za. Czekajcie, bo dużo tutaj jest komentarzy, nie odpowiem na wszystkie niestety. Coś tutaj napisałeś, że znam mój właśnie pod taflą, gdyby oceniono się twoje imię. Znakomicie, dobry wybór. O, subcio. Jaka książka, jaka jest książka, która jest uważana za taką bardzo przereklamowaną, jak na przykład Te Weźmienie Płoną jest waszym zdaniem bardzo wartościowa? Czekaj, bo nie rozumiem. Jeszcze raz. Aha, dobra. Czyli jakaś... Czyli która przereklamowana książka jest przez nas uważana za wartościową? Tak. Czy ja to dobrze rozumiem? Tak, ja też tak to rozumiem. Ja uważam, że Te Weźmienie Płoną nie jest przereklamowana przede wszystkim. Uważam ją za książkę wartościową i mi się bardzo podobała. Mi się też podobała. Bo ona oswaja po prostu z tematem różnorodności, jeżeli chodzi o ludzi, seksualności nie tylko, więc dla mnie to jest... Taki też... Nie chcę źle zabrzmieć, ale tam mi dużo ta książka, też wartości, dużo też smutku, bo były smutne momenty, ale dostarczyła mi dużo też po prostu przyjemności i rozrywki, bo była naprawdę świetna, szczególnie jeśli właśnie się lubi te klimaty magiczne, wiedzieć, to ja się czułam, jakbym oglądała taki serial fajny. Ja też. Tak, no, coś takiego. Taki serial dla młodzieży. Tak, po prostu. No. Dokładnie. Ono jest nastawione na akcję i dużo się tam dzieje bardzo. A drugi tam wychodzi już w przyszłym roku i pracujemy nad nim. Zatem, no, czy jest taka przereklamowana książka, która dla mnie jest wartościowa? Nie wiem. Przepraszam, że się tak obracam, ale... Ja też się obracam, bo szukam wzrokiem. Ja myślę o jakiejś książce, która... Zastanawiam się na przykład nad Wielką Samotnością, bo ona nie jest dla mnie totalnie przereklamowana. Daisy Jones and the Six. Wiele osób uważa, że o tej książce było za głośno, za dużo i tak dalej. Ja mówiłam o niej w pewnym momencie po prostu w każdym filmie praktycznie, bo to jest jedna z moich ulubionych książek, tak samo jak Wielka Samotność. Ale no w pewnym momencie wiem, że Daisy Jones, może Wielkiej Samotności nie, ale wiem, że Daisy Jones and the Six ludzie mieli dość już w pewnym momencie. A uważam, że ta książka jest genialna. Ja też uważam, że zasługuje na miłość. Tak, więc myślę, że ta jest moją ulubioną, jeśli chodzi o te przereklamowane książki, chociaż nie określiłabym jej. Tak, ta też jest świetna. Dokładnie. Ale ja jednak kocham Daisy Jones, a Siedmiu Mężów bardzo lubię. A ja wiem, że ty masz chyba odwrotnie, co nie? Ty wolisz bardzo, chyba bardzo Siedmiu lubię, Mężów. Tak, bardzo lubię Daisy Jones i jestem całym sercem za Daisy Jones, ale jednak Siedmiu Mężów stawiam gdzieś tam wyżej. A czytałeś w oryginale też Daisy Jones? Tak. Świetnie. I naprawdę bardzo dobre tłumaczenie polskiego wydania. Tak. Jestem więc dumny. Czytajcie. Bardzo naszego dobrze. Wydania polskiego. Jaka jest waszym zdaniem książka na wolne wieczory do przygotowań do matury? I don't know. Coś takiego lekkiego raczej. Tak. Patrz. Co ja mam w ogóle zależy też co, jakie, bo może być lekka książka romans, może być lekka książka fantastyka, więc zależy też od jaki gatunek. Ale stawiałbym na coś krótkiego. Tak. Takiego, co się dużo dzieje, tak. Albo Cud Miód Malina i opowiadania, bo tu jest krótka forma. Tak, bo ocean na końcu drogi.
A ja mam takie dziwne, dziwną relację z tym autorem, bo czytałam Koralinę tylko na razie. Ona krótka jest taka bardzo, nie? Tak, ale jakoś tak powiem ci, że nie polubiłyśmy się za bardzo. W sensie było okej, okay, ale ja bardziej, nie było szału. Bardziej niż Ocean na końcu drogi lubię Księgę Cmentarną. Mhm. I uważam, że Księga Cmentarna jest absolutnie fenomenalna. Naprawdę, to jest na ten moment moja ulubiona książka Neila Gaimana. O. I bardzo, bardzo polecam. Jest krótka też. I słuchałem w audiobooku po angielsku i zrobiła na mnie duże wrażenie. A jak językowo, prosta. Dobrze? Znakomicie. Językowo, tak na mnie oddziaływała ta książka, na moje emocje. Och, mimo że ona jest skomplikowana tak naprawdę, historia jest prosta, to odnalazłem tam coś dla siebie naprawdę. To może spróbuję, bo mam Ocean na końcu drogi, ale jakoś tak powiem ci szczerze, zaczęłam to w audiobooku, ale nie mogłam. Kilka razy próbowałam nawet nie raz, a może trzy razy już próbowałam, ale myślę, że jak już to muszę ją przeczytać po prostu fizycznie. Zobaczymy. W tej chwali Gołębia i Węża, cieszymy o, się. Też mi się podobało. Ale ze śmiechu. Ja miałam tak, że się śmiałam na głos, tak? No ja też tak miałam. Ale czy płakać? Śmiałem się przy drugiej albo trzeciej, drugiej części chyba Harry'ego Pottera, bo tam mnie śmieszyły pewne rzeczy. Pamiętam. Nie pamiętam takiej książki, która by mnie tak rozbawiła do łez raczej. Chyba nie mam takiej. Nie na uczelni. Ja się świetnie bawiłam przy nienauczalnych. Nie wiem, czy czytałeś. Chyba nie. Naprawdę świetna książka dla młodszego czytelnika, więc przy niej się naprawdę świetnie bawiłam, ale tak wiem, że mam takie książki, przy których po prostu przy fragmentach się śmieję, ale tak, żeby cała książka była jakaś mega zabawna, to nie spotkałam się z tym. Czy podczas czytania lubicie słuchać muzyki, czy raczej wolicie ciszę? I ulubiona piosenka na ten moment. O nie, muzyka. To powiem może ja najpierw, że lubię. Tak, mów, bo ja tutaj. Lubię czasem słuchać muzyki, albo nie wiem, jakiegoś szumu podczas czytania, coś czasem sobie lubię włączyć, ale nie zawsze. I moja ulubiona piosenka na ten moment, nie mam jednej w sumie, ale bardzo polecam cały album Nothing But Thieves, just Moral Panic. Absolutnie fenomenalny album i każda piosenka jest znakomita. A taka jedna to Tańczmy i Brach Rebuta albo Haitańskie drzewa z Kubasa. Polecam. O, to widzę, że w Polskę też idziesz. Tak, ostatnio mam fazę. A ja co? Ja ogólnie nie jestem zbyt muzyczna. Ja teraz mam tak, że zamiast słuchać muzyki, myślę sobie, a może lepiej puszczę audiobooka. O! Więc ja do czytania książek puszczam sobie często ASMR, jakieś różne, coś tego właśnie, typu, ja jakieś dźwięki i tak dalej. Ja cię subskrybuję od kilku subskrypcji, ty byłaś moim chyba drugim subskrybentem, pamiętam jak mi to pisałaś. Więc no, a co do muzyki nie mam. Ostatnio mam fazę znowu na Queen. Więc sobie, jak już puszczam, to czasami coś sobie puszczałam Queen, bo oglądałam z chłopakiem Bohemian Rhapsody ostatnio, więc tak. A tak to nie potrafię. Ja mam takie fazy na piosenki. Mam na przykład 2 miesiące, słucham w kółko jednej piosenki i później zmieniam na inną i w kółko słucham kolejnej piosenki, więc ja nie mam tak jakoś szczególnie ulubionych piosenek. Mi się też szybko zmienia, chociaż mam kilka takich ulubionych. Jest taka książka zespołu Vetusta Morla Los Buenos, ona jest po hiszpańsku i to jest jeden z moich absolutnie ulubionych piosenek tego roku. To poprzedniego też, bo zacząłem słuchać tego zespołu w zeszłym roku, ale Los Buenos i w ogóle zespół Vetusta Morla to jest moja miłość. I tak, no mogę to polecać i zostanie ze mną na długo. Jest też taka książka, piosenka Jareda Jamesa Thousand Times i ona kiedyś była bardzo, ma moją ulubioną, taką bardzo ulubioną. Trochę już się zmieniło, ale i tak lubię ją bardzo. Coś jeszcze, czego mogę słuchać i tak bez końca. A jak ci smutno?
To właśnie George James i Thousand tak. Times. To jest piosenka do płakania. Lubię też Natalię Przybysz i Mandale, albo Światło Nocne po prostu. To ja polskich artystów raczej tak. Tak jak miałam do polskiej literatury, więc myślę, że jak do literatury mi się zmieniło, to do muzyki może też. Ja podczas pracy w Epiku się przekonałam do polskiej muzyki. O! Bo cały czas leciała. Tak, jakiś czas, no. Leciała cały czas właśnie płyta wtedy Natalii Przybysz. Ja już ją tak znałem na pamięć praktycznie. Wychodząc z pracy słuchałem tylko tego. Nie mogłem się opowiedzieć od tych myśli, wiesz. Tak zostało. Taki sentyment też mam do właśnie tej płyty. Też tutaj pozdrawiam kochaną Madzie. O, również pozdrawiam. Jesteśmy do jakiegoś autora uprzedzeni. To ja wam coś pokażę. Oto Jula mnie pozdrowiła, moja koleżanka ze studiów. Najwspanialsza przyjaciółka, no. Dobrze, dobrze. Ja stąd wychodzę, w sensie nie, do autora okej, okay, ja też totalnie stawiam. Do autora, autora. Do autora. Do autora. Autorki. Do serii? Ale do książek, do serii już tak ten? Masz jakiś inny stosunek po jej wypowiedziach, czy nie? Mam, niestety. I tak, ja często myślę o Harrym Potterze i uwielbiam całym sercem. Uważam, że J.K. Rowling ma dużą wiedzę psychologiczną i ona w swoich książkach zawarła naprawdę dużo takich edukacyjnych aspektów i zrobiła świetną robotę. Ale zrobiła też trochę... Szkoda, że siebie nie doedukowała, tak? Tak, niestety. I to ona tam robi aktualnie. To jest kwestia trudna, więc nie chcę... Tak, bardzo. Tak, no. To nie warto, nie? Ale ja, to jest jedynie się zmieniło po prostu. Ja powiem ci tak, że ja nagrywam reading vloga z Harrym Potterem, gdzie miałam robić reread całej serii. Nagrywałam go już wcześniej właśnie, od maja i później w czerwcu była ta sytuacja cała. I jakoś tak, nie że do samej serii straciłam jakieś, wiesz, emocje, chęci i miłość, ale przez to, co autorka zrobiła, też ja nie miałam ochoty jakoś tak po prostu sięgać po jej książki przez pewien moment. Miałam taki zastój, jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, ale mój stosunek do tej serii w ogóle się nie zmienił. No ale musiałam sobie zrobić taki, wziąć oddech. I teraz znowu nagrywam reading vloga. Mówię wszystkim, bo dostaję często o to pytania. Nagrywam, reading vlog będzie, jak przeczytam wszystkie książki. Dajcie Magdzie czas, spokojnie. Tak, poproszę. A tutaj jak ktoś uzasadnia, że te Wiedźminy płoną jest jedną z moich ulubionych książek, to nie płynie. Spoko. Spoko, spoko. Jaki klasyk nie literatury pięknej jest waszym ulubionym? Czy to się trochę nie gryzie ze sobą? No właśnie, tak się zastanawiam. W sensie ja mało klasyków czytałam, bo ja dopiero w klasyki wschodzę, więc mój ulubiony klasyk to są Małe Kobietki. Bardzo mi się podobała. A ty co? Nie! Nie! Naprawdę! Nie! Widziałem film widziałem dwa razy. Okay? Znakomicie. Ja w ogóle uwielbiam 10 na 10. Dobrze. Kupiłem książkę. Mhm. Nie mogę przebrnąć. Jest mi przykro. Styl pisania jest tak infantylny. Moim zdaniem. Naprawdę? Jest mi się strasznie dla mnie podobał. Nie do zniesienia i nie do zaakceptowania. I nie skończyłem tej książki i nie zamierzam. No. Ja cię będę czytać. Mi się strasznie podobała. Jezus, ja ją tak przeżywałam. Miałem też spore oczekiwania. Bo ty czytałeś, oglądałeś pierwszy film, a później książkę? No to, bo film był naprawdę świetny. Serio, prześwietny był, więc no... Sosza, Ronan w ogóle, oh, kocham. Mm-hmm. Wszystkich tam kocham. Tak. Tak, którzy są znakomici. Cała ta historia to jest bardzo urocza i bardzo mi się podobała, ale no niestety książka do mnie nie przemówiła. To jaki jest twój ulubiony klasyk? Ty czytasz dużo klasyków? Może nie dużo, ale czytałem trochę w swoim życiu. Mm-hmm. Ja nie skończyłem niestety Nędzników. Ale oj, gdybym ich skończył, to pewnie powiedziałbym Nędzniki. Jestem na drugim tomie.
A ja o lekturach szkolnych zapomniałam. Ja zawsze jak myślę o klasykach, myślę sobie o czymś innym, a tu są jeszcze lektury szkolne. To jakie lektury lubisz najbardziej? Też możesz powiedzieć, okay, ja cię tutaj też przepytam. Najpierw klasyk Zabić Drozda. O, Zabić Drozda czytałam, naprawdę też mi się podoba, ale do małych kobietek mam większy sentyment. Ja lubię Zabić, ale tak. Niektórzy tego nie uznają za klasyk, ale ja tak. Ale no, tak. Jeszcze poczekaj. Ale też uważasz, że pierwsza połowa Zabić Drozda była o wiele słabsza od drugiej? Pierwsza połowa książki. Bo ja miałam takie wrażenie dużo. Pamiętam teraz, ale ja bardzo lubię w tej książce, że ona jest takim zamkniętym kołem. Jest to klamra taka kompozycyjna. I dla mnie to było znakomite, fenomenalne. O, wiem. I to, jak skończyłem czytać, to całokształt zyskał w moich oczach ze względu właśnie na zakończenie. Tak. Czy Łukasz będzie zakładał kanał pod nazwą Toki Cloud? Poprosimy. Nie wiem, może kiedyś zobaczymy. Gdybyście mieli polecić tylko jedną książkę Univia, to jaką? To jest tak, jak z tymi ulubionymi było wcześniej. Nie da się jednej wybrać. To jest tak, jakbyście kazali nam wybrać ogółem na przykład nasze ulubione książki. Ktoś z Univia... Wszystkie! Cześć. O. Jedna książka z Univia. Którą mogę polecić teraz. A dawno nie polecałem Lija Gubirytmu. Ja nie czytałam. No to jest książka też warta uwagi. I bardzo ją lubię. Więc polecam wam, bo też jest trochę niedoceniona. Bo Simon, wiecie, Simon to Simon, ale Lija też istnieje. Więc Lija Gubirytm. Lija jest biseksualna i ma trochę problemów w szkole i jest zakochana w kimś. I stara się po prostu osiągnąć to, co chce i być szczęśliwą. Tak, to jest opowieść właśnie o tym. Jest trochę też sarkastyczna i jest ze Slytheriną, totalny Slytherin. Ja jestem Gryfonem, więc w sumie trochę się nie uzupełniamy, ale jeżeli ktoś jest ze Slytherinu, to Lija jest dla was. A ty? Jaki masz dom? Ja... Zawsze mi wychodzi Ravenclaw, ale ja się czuję Gryffindor, więc tu się gryzie to niestety. Pytanie do Łukasza, ale nie wiem, co to za pytanie. Nie wiem. Czy jest, to jest to? To ostatnie... Małe kobietki, Nikola. Jaką książkę z waszej biblioteczki najbardziej lubicie? Ej, to mam wybierać z 450 książek. No, ja mam podobnie, słuchajcie. Nie ma takiej jednej. Nie ma. Lubię najbardziej. Czekajcie. Jezus, dużo tego. A ulubione lektury szkolne, bo o tym jeszcze chcieliśmy pogadać. Tak, ja chciałam. Ja bardzo lubię proces granice. I co tam było jeszcze takiego? Nie pamiętam. Mów ty teraz, ja się zastanowię. Cierpienia młodego Wertera. No. Lubię. Why not? Coś jeszcze, czekaj. Rok 1984. Chociaż to jest lektura nieobowiązkowa, ale czytałem to. To było lekturą? Ja tego nie czytałam. Ja mam na rozszerzeniu z polskiego. Ja też. A ja to w sumie była taka lektura nieobowiązkowa. Ktoś pyta... Czy wywiad z Klaudią z Instagrama jest zapisany na YouTubie? Niestety, ale nie, to nie jest możliwe. Gdyby było, to bym zapisał. Czekajcie. Ktoś tutaj pisze, że też jest z Gryfonem. Świetnie. Ile książek w swoim życiu przeczytaliście? Oj, nie wiem. Nie wiem. Ale ty długo czytasz już, co nie? Także długo czytasz nałogowo, także dużo książek w roku. Ja zacząłem w szkole średniej tak dużo. Wtedy się zaczęła moja mania, przygoda. Więc no od kilku lat już tak nałogowo, no. Trochę tego było. Nie ma takiego czegoś jak za dużo książek, czy za mało książek. Dokładnie. Czytamy tyle, ile możemy. Dokładnie. No. No, dobra.
Okazuje się, że już jest zaraz 17. Oj, oj. Więc dobra, pociągnijmy do 17, jeszcze te 8 minut. Wyjdzie jednak nam godzinka, tak się rozgadaliśmy. Więc super, cieszę się. Która książka ze swojej biblioteki nie lubicie, ale nadal macie ją na swoich półkach? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Ja wam coś pokażę. Nie wiem. To pokazuj. Ja nie wiem, po co ja mam te książki, a masz 4. Ja wiem, co ty... Czekaj, mogę zgadnąć? No. Gniew i świt. Nie. Tak to się nazywa? Tak, ale... Ja pamiętam, że... To nie to? Dobra, to nie zgadzam. Chyba już jej się pozbyłem, ale nie jestem pewien. Ale to by się nie podobała, prawda? Nie. Pamiętam. No jeszcze gdzieś mam jeszcze tę książkę, czy nie? Chyba ją wydałem, ale nie jestem pewien. Chociaż trochę się bałem jej wydać. Nie wiem, muszę sprawdzić, czy mam. Bo ja tam robiłem notatki i pisałem, jaka to bohaterka jest głupia. Chciałabym to zobaczyć, jak będę ją czytać. Bo kiedyś może przeczytam. Zobaczmy. Ja oczywiście zachęcam do lektury, nie, że nie, no bo każdy pewnie pomyśli o niej coś innego. Dokładnie, no każdy ma swoje zdanie. Właśnie, po prostu ja nie lubię tej książki bardzo i była dla mnie nielogiczna, jak już mówiłem wczoraj na live. Ja bym się pozbył chętnie tego. Nie czytałam. Słyszałam różne opinie. Ma z lustra. Ale czy ty to wszystko przeczytałeś? Tak. I ci się nie podobało i czytałeś? Podziwiam. To było jeszcze. To znaczy, wiecie co, Król Kruków mi się nawet podobał. Podobał mi się. To powiem tak, podobał mi się i liczyłem, że będzie tylko lepiej. Złodziej dusz. Ja myślałem, że mi się ta książka podoba, ale w sumie to nie. Coś jest i tak ze stylem magii Steve Water dla mnie. Ja po prostu. Ja czytałem te książki i ja nie miałem pojęcia, o czym ja czytałem. Bo to się. To tak było. Nie potrafię tego określić w ogóle. To jest niby takie magiczne, takie trochę, nie wiem, po prostu jakby to ktoś wyjął z głowy autorki i ja widzę ten świat, widzę tych bohaterów, a dla mnie to w ogóle się nie łączy w jakąkolwiek logiczną całość. Chorany. I to jest chyba dla mnie problem. Ja muszę jednak jakoś to połączyć ze sobą, tak wiecie, konkretnie mózgu. Samo zakończenie, pamiętam, to było dla mnie satysfakcjonujące i jakieś to było takie złe. No nie wiem. Czytaliście to? Chyba z czymś tam razem z nim. Jakie się pozbyło z tego kiedyś? A u mnie? Właśnie odkryłem moją półkę za moimi książkami. Mam tutaj książki, których nie pamiętałem, że je mam. O, paczeka niespodzianka. Ciekawe w sumie. O, mam tutaj Mleko i Miód. O, czytałeś? Tak, czytałem. Podobało ci się? Tak, zobaczcie, tak, się pojawiłeś. O, oglądałam film, nie czytałam książki, oglądałam film. To jest lepsza. Tak? No. Dawno temu, jeny, dawno. Myślałem, że tej książki już nie mam dawno w siebie. A jednak. Nikola pisze, coś się stało z dźwiękiem, ale nie wiem, kiedy teraz napisała. Ale ty dalej, nie, tak? Nie wiem. A chyba już jest okej, tak mi się wydaje, bo coś tak na chwilę szumiało, ale myślę, że jest okej. Dobrze. Jakie fantazje młodzieżowe 12 plus polecacja? Mówiłem już wczoraj. Kolejny huk i przebudzeni, tłuszcz i stabilizna. Te wieźmy nie płoną. Okrutna pieśń, jest spoko. Okrutna pieśń, właśnie, o tym nie mówiłem wczoraj. Tak. Zenit Nexus, seria Zaklinana Księga też. I Kroniki Jaru. Myślę, ja nie czytałam tak dużo tej fantastyki młodzieżowej. Wszystkie książki, które mamy w Unidzie są praktycznie dla ciebie 12+, plus, tak myślę. No. Może Spacious Venture jest dla starszych i co? I Czerwone Zwoje i Zaginiona Księga Bieli też może dla starszych. Ale inne, tak, no, Król Kier też polecam. Czy Miasto Snów i Dom Wiedźm, możesz czytać śmiało. Tak, już jest ok. Dobra, zaraz kończymy. Magda, kiedy zapowiedzi miesiąca? Mogę zrobić za niedługo. Postaram się zrobić za niedługo. Nie planowałam, ale mogę w grudniu coś zrobić.
zawsze za mało czasu na czytanie tych wszystkich cudownych książek. Dokładnie, tak jest. Niestety. Niestety tak jest. Największy crush z Harry'ego i dlaczego? A nie mam jakiegoś szczególnego crusha. Nie. Hermiona! Ona jest ekstra. Hermiona? No jest tak inteligentna, że no... No. Ale nie, nie mam jakoś tak szczególnego... Ja wszystkich bardzo lubię, ale żebym miała jakieś szczególne uczucia, to nie. Hermiona i Ron są... i Dumbledore. Ale to są bohaterowie, po prostu, których bardzo lubię. Dumbledore młodszy. No, ale nie, crusha nie mam. Która książka was oburzyła? Oburzyłaś się kiedyś na książkę? Oburzyłam. Powiem ci, że Anonimowi heretycy na przykład miałam tak z tą książką, że ja oczekiwałam tutaj bardzo dużo tolerancji w stosunku do innych religii, do ogólnie do religii i tak dalej, a dostałam tam po prostu romans i główny bohater moim zdaniem nie był tolerancyjny, był bardzo irytujący i tu się oburzyłam. Ale tak, żebym się jakoś szczególnie oburzyła przy czymś? Nie. Nie, nie miałam jakiejś tak, albo po prostu mi się coś nie podobało, ale tak, żeby się oburzyć i coś takiego strasznie kontrowersyjnego w książce nie, nie widziałam. A ty? Gabi tutaj pisze. Ja też się nie oburzam na książki raczej. Nie masz krasza książkowego, co? Ja nie mam w sumie. Ja ogólnie mam mało kraszy. Czy to chodzi o seriale, czy książki? Ja oczywiście, wiesz, podobają mi się postacie, ale ja nigdy nie miałem czegoś takiego jak crush. Ja bardzo lubię Antka przy naszej piosence. Nie dziwię się. Bardzo, ale tak nie, nie. Teraz mi jest trudno sobie przypomnieć, czy ja mam crusha książkowego. Trudna kwestia. No może dobra, jedna postać The Binding jest. Czytałam. Czytałaś, nie? Okay. Tak, czytałam. Yes, no to, to jest na L. Okay. On był intrygujący. Jest też taka postać, to nie jest crush raczej, po prostu jest bohaterem tej powieści, on bardzo dużo wspólnego. Nie czytałam jeszcze. O, polecam. Jak, wiem, muszę, jak, mam jak już. Jak czytałaś przy małym życiu, to przygotuj się. Okej. Okay. Yale właśnie z tej książki, to jest mój soulmate. Niestety, niestety. O, mam Henry'ego, właśnie go napisał Kaja, dzięki za przypomnienie. Henry'ego stali. Tak, Henry to jest mój crush. Jest, tak. Henry totalnie, to jest, o, poszedłbym za nim po niej. Za Addison też, ale bardziej za Henry. No, Henry. Dzięki Kaja, jesteś złotem. Dobra, więc kończymy, bo już jest 17. Zatrzymam zaraz live'a. Dziękuję wam tutaj wszystkim za bycie z nami i pewnie się jeszcze kiedyś zobaczymy na jakimś live'ie. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkim, którzy byli. Było mi bardzo miło i wspaniale się rozmawiało. Dzięki Magdo za bycie tutaj. Dzięki. Bye.